grać 26.
Żeby tam. No chyba wszyscy powinni tu przyjść, albo my pójdziemy tam. To jest historia. Czy trochę zdejmiemy tego światełka stąd? Tak odrobinkę? Strasznie tak jasno. Dobra. Dobry wieczór Państwu. Wiem, tak mi śmiesznie, bo chcę, że tu się w większości się wszyscy nawzajem znamy. Gdzieś, jakoś, stąd i zowąd. Widzę, że na spotkanie przyszli głównie ludzie z epoki. Fajnie, że pamiętałeś. No, ciekawe. Kto przekroczył 5 dych już? Nie ma kartek. Dobra, nie musicie się przyznawać. Tam krótkim słowem wstępu chciałbym przypomnieć, że jest to spotkanie z cyklu Drogi Kontrkultury, ale skoro tu jesteście, to musieliście to gdzieś przeczytać, więc wiecie. Ale taśma się kręci, więc tak przypomnę na potomności. Może kiedyś zrobimy z tego dodatkowo film.
tych wszystkich danych, które Alojzy zbierał z koncertów. Dzisiaj postanowiliśmy zakończyć cykl Drogi Kontrkultury, który będziemy jeszcze kontynuować, bo zostało nam sporo plakatów z nakładu do wklejek. Ale na ten rok jest to już cykl, który chyli się ku końcowi. I postanowiliśmy go zakończyć akcentem suwalskim, który jest bardzo ważny, jeżeli mówimy o jakiejś kontrkulturze, o jakiejś kontrze, jakiejś alternatywie wobec tego popu czy chłamu. Nie wiem, jak to było 20, tudzież 24, prawie ćwierć wieku temu, z tym mainstreamem, ale te rzeczy, które mówili, które robili nasi goście z kolegami, nie były, no, nie zawsze były mainstreamowe. Były mainstreamowe rzeczy w tym wszystkim? Jest włączone. Dobry wieczór. Ja jestem w ogóle bardzo wzruszony też tym, co tutaj widzę i co mnie spotyka. Bo się naprawdę nie spodziewałem, że do takiego spotkania może w ogóle dojść. To jest coś, co na pewno chciałbym na początku powiedzieć. Wszystkich serdecznie witam. Jest mnóstwo twarzy, które pamiętam bardzo dawno. Nie było też mnie w Suwałkach. Między innymi dlatego głos mnie drży, bo jest to niezwykle sentymentalna przede wszystkim dla mnie tutaj podróż. A co do mainstreamu, to mainstreamowe rzeczy się pojawiały w naszej działalności na którymś tam etapie. Te rzeczy, które były, które dzisiaj może weszły do mainstreamu, ciekawe, czy były w mainstreamie wtedy. Ja, dla mnie to jest jakaś taka rzecz niepojęta. No dzisiaj myślę, że w jakimś sensie też do mainstreamu możemy zaliczyć Dezertera. Wtedy też chyba był już taki. No wtedy mi się wydaje, że on już był trochę mainstreamowy, bo pamiętam, że już na tamtym etapie ktoś mówił, że oni zajmują się muzyką rockową, nie punkową. Dobra. Są tak zorganizowani jak dobra kapela rockowa. Zastanawiam się, od czego zacząć, bo wydaje mi się, że wszyscy siedzimy w jakimś sensie w tym dołku alternatywnym i jest dużo rzeczy, o których można gadać z głowy, o których można opowiadać. Ale zacznijmy może od takiej rzeczy. Dlaczego zaczęliście robić te koncerty? Czy to była taka potrzeba zasadniczo gruba? Czy to była potrzeba społeczna? Czy na samym początku były tłumy przy pierwszych koncertach? Czy byli ludzie tłumnie przychodzący? No tak, frekwencja była od razu dość porządna. To było na pewno jakimś silnym bodźcem, żeby to kontynuować. Ja też tak aż wszystkiego nie pamiętam teraz po latach. Trochę odświeżam tą pamięć nawet dzisiaj tutaj na bieżąco. No ale na pewno zaczęliśmy to robić dlatego, bo takich rzeczy nie było za dużo, czy wręcz nie było nawet gdzieś obok w mieście. Nie wiem, czy chodziło też w tym o to, żeby nie wiem, że w jakiś sposób podkreślić to, że nie wiem, jesteś mocno alternatywni, czy się przeciwko czemuś buntujemy, ale na pewno też takie formy to przybierało, bo też tacy ludzie przychodzili na takie koncerty, czy była to taka twórczość. No po prostu chęć działania. No. Motor jakby do działania był niesamowity, się przenosiło na pewne góry i robiło się rzeczy niemożliwe bardzo skromnymi środkami. Nie było w ogóle też takiej możliwości, żeby czegoś nie załatwić. Ja pamiętam, że jak chodziłem, pukałem do jakichś drzwi, żeby skrować sprzęt czy jakieś tam inne kwestie, typu jak plakaty wydrukować, czy w ogóle jakieś pozwolenia na to, żeby coś tam w jakimś miejscu zrobić, no to zawsze wychodziłem z sukcesem. Po prostu sam chciałbym w tej chwili też w ten sposób potrafić działać, bo trochę mi tej pary już po latach jednak brakuje, a przydałoby się też, bo jakiś tam biznes prowadzę. No ale były to po prostu dla nas bardzo ważne rzeczy, zarówno dla tych, którzy organizowaliśmy je i też mam również nadzieję, że dla tych osób, które przychodziły, były to bardzo ważne momenty. Może nawet świadczy o tym dzisiaj.
dzisiejsza obecność tutaj wielu osób. Ja pamiętam sprzed lat o tym, że to była jakaś no jednak ważna rzecz. Choć trochę na pewno w ostatnich latach o tym zapominałem i bardzo dziękuję, że mi o tym przypomnieliście, zapraszając mnie tutaj z bratem zresztą moim, który tutaj... Do it yourself. Zrób to sam. To jest taka zasadnicza idea. Porażająca. Nie, to jest taka bardzo istotna idea. Bo dzisiaj, nie wiem, czy nie za bardzo jest to przeskok, to, że teraz mówię już o dzisiaj, ale dzisiaj dużo rzeczy nie robi się samo. Zawsze, tak dzisiaj, jak myślę, że w tamtych latach, kiedy robiliście koncerty, kiedy zaczynaliście je robić, myślę, że tacy ludzie byli na wagę złota w jakimś sensie, bo to są punkty zapalne, od których zaczyna się coś ważnego. Nie wiem, czy wcześniej funkcjonowała kultura w ludziach może bardziej, taka koncertowa, ludzie jeździli gdzieś tam daleko, jeździli na Jarociny, jeździli gdzieś tam słuchać muzyki w Polskę. Ale wracając do tego do it yourself, to jest właśnie taka historia. Skąd jest inspiracja? Czy mieliście jakichś mistrzów, na których się mogą wzorować? Jakiś taki punkt, który sprawił, że robimy, może trzeba coś zrobić? Jakiś pierwszy koncert, coś takiego ważnego? Na pewno były to rzeczy, z którymi się stykaliśmy wcześniej. No, gdzieś tam na pewno Jarocin był istotnym momentem, czy jakieś inne koncerty były. No, nie było wtedy internetu w zasadzie. Nie przypominam sobie, pamiętam, że o internecie to usłyszałem po raz pierwszy w taki sposób, że otrzymywałem czasami jakieś listy czy paczki z płytami ze Stanów Zjednoczonych i tam ludzie poza telefonem i adresem podawali też e-mail. Co tak naprawdę bardzo, bardzo wiele lat jeszcze upłynęło w Polsce, zanim posługiwać też e-mailami. Na pewno inspiracją były właśnie takie gdzieś podpatrzone różne historie, jakieś fanziny, takie rzeczy. Czasami gdzieś ktoś bywał za granicą, coś przywiózł, coś się gdzieś kupiło. To były pewne wzorce i po prostu tego typu flow nie było jakby w Suwałkach. My chcieliśmy coś takiego tutaj robić. Jak się okazało, była luka i w jakiś sposób z mniejszym i większym powodzeniem wypełnialiśmy. Byli nabywcy jakby tych usług w postaci tych koncertów. Na pewno też nie miały znaczenia, co bardzo ważne, te takie kwestie jakby finansowe w tym wszystkim, bo wiadomo, że też bez żadnych pieniędzy nic nie można zrobić. Szczególnie widać to dzisiaj też często. Ale no wtedy można było zrobić bardzo dużo własnymi rękami, z pomocą właśnie znajomych, koncertów i zajawek w ogóle, które miały miejsce zarówno w Polsce w tych czasach, jak i za granicą. My na pewno chcieliśmy trochę, żeby udawało się nawet w Suwałkach też stworzyć taki koncert, powiedzmy, czy klimat taki, może nawet o charakterze takim bardziej międzynarodowym. No i też w jakiś sposób to się udawało, te takie kwestie, nie wiem, typu stage diving, czy tego typu sprawy, to były rzeczy podpatrzone gdzieś na filmach, teledyskach za granicą i takie rzeczy miały miejsce też tutaj. I to jakoś tam wychodziło. No, żaden budynek się nie rozwalił po koncercie, jak pamiętam. Chociaż czasami było blisko. Nikt chyba też nie zginął, chociaż też mi się wydaje, że czasami się niektórzy ocierali o jakieś poważne uszkodzenia. Szczególnie w PTT-ku. Bez kogo nie mogłoby się to udać? Bo tutaj zahaczamy o to, że byli ludzie, którzy zawsze w tym pomagali. Ja znam ten temat bardzo dobrze, bo kto uczęszczał na sumy,
których zrobiliśmy już prawie z Marcinem Siejdą 50, niespełna już, a jakoś inspiracja była... Dlatego też pytam o inspirację, bo naszą inspiracją między innymi były działania Grupy Poczynań Frywolnych, które ustanowiliście, i stagnacja w mieście. To był czas, kiedy były dyskoteki już i to głównie dyskoteki. Myśmy pomyśleli sobie, że trzeba zacząć robić koncerty, to był 2008, czyli też już parę ładnych lat po tych waszych działaniach. I zawsze też byli ludzie, którzy nam pomagali w tym. Tacy, którzy chcieli zaangażować się w rozlepianie plakatów. Ktoś chciał nam zrobić plakaty, wydrukować je za darmo, jakaś drukarnia dobrodusznie. Ktoś nam dał jakiś sprzęt za darmo. Ktoś pożyczył perkusję, ktoś pożyczył pięc do gitary czy do basu. I tutaj są też, no na pewno są podobne rzeczy i bez tych bardzo ważnych ludzi to się wszystko często mogłoby nie udać. I czy możemy wspomnieć jakichś ludzi tej proweniencji, takich społecznych, którzy chcieli się zaangażować? Macie jakichś takich, Andrzej, masz kogoś takiego? Ja może się przywitam, bo większość widziałem, ale jeszcze nie zabierają głosu. Witam serdecznie wszystkich. Nie wiem, myślę, że to chyba po prostu było tak, że trafiliśmy na odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu. Ja tak mam wrażenie, że to wszystko toczyło się wokół PTT-ku. Na Kościuszki był klub, czyli na Kościuszki 30 tam był taki klub, pewnie większość was pamięta. I myślę, że to chyba było miejsce, gdzie można było robić, tylko trzeba było się trochę zaangażować. Bo na przykład z MDK-ami czy z jakimiś innymi środkami kultury, to oni mieli takie zasady, na przykład, że do 9 koncert może trwać. Albo ale też pamiętam, że byli jednak otwarci na różne działania. Nie, mówię o nich źle, tylko mówię, że na przykład taki koncert do 9 musi się problemy kończyć. Pewnie od strony formalnej też nierzadko, ale pamiętam, że zawsze można było ze wszystkimi się dogadać. Na pewno bardzo dużo na początku zawdzięczaliśmy ekipie z Sejneńskiej, tam z Domu Kultury bodajże. Od nich pożyczaliśmy sprzęt na jakichś ciekawych zasadach. Później już korzystaliśmy jakby ze sprzętu na miejscu w Suwałkach. Trudno też jakoś tak wymieniać jakby poszczególne osoby, bo tego jest mnóstwo. Ja nie chciałbym się na pewno pomylić. Ale na tej sali już też na pewno jest mnóstwo osób, które bardzo nam pomagały, bez których to wszystko by nie wyszło. Chociażby Arek Sztukowski, którego tutaj widzę. Marcin Hościłowicz. Bogdan Topolski też pamiętam, że był bardzo jakimś takim dobrym duchem. Na pewno nie przeszkadzał nam w działalności. Chociaż był trochę jakby z innego nurtu. Nie wiem. No możliwe. Berger na pewno też dodawał bardzo dużo kolorytu tej całej idei. No tak, nie widzę tutaj też Fryty. On na początku był niesamowicie zaangażowany. Później mu się chyba urodziło dziecko, ile pamiętam, i trochę odpadł jakby z załogi. Ale on też prowadził PTT-ek i takie chyba pierwsze kroki, które tam stawialiśmy, to zawdzięczamy właśnie jego otwartości i chęci działania w tym miejscu. A to wydaje mi się, że było nawet takie miejsce dość znane w Polsce. Tam te zespoły, które przyjeżdżały, to przez całe lata w zasadzie wspominały, bo też przypominam sobie takie czasami spotkania gdzieś przypadkowe na jakichś dworcach czy koncertach. I to było zawsze bardzo miłe, że zespoły, które tutaj zapraszaliśmy, przez bardzo długi okres czasu pamiętały te przyjazdy jako jakieś takie, nie wiem, nieszablonowe, inne też od innych miejscówek. Pamiętam, że też współpracowaliśmy z białostocką sceną muzyczną, bo były takie bookingi, które polegały właśnie na koncercie u nas i w Białymstoku. To pod jakimś takim względem pewnej atmosfery, zaangażowania ludzi, nawet publiczności, to zawsze miałem jakąś taką satysfakcję, że właśnie w Suwałkach nawet to jakoś fajniej w ogóle wychodzi niż w tym Białymstoku. To była też na pewno też jakiś bodziec w ogóle do kontynuowania tych naszych działań.
no, które tam przez dobrych kilka lat tutaj jednak trwały. No, 4 lata to takie, to które... Nie pamiętam, że pan... Tak, 90-94. To będą 4 lata i gdzieś 2 miesiące, można powiedzieć, że 5. Prawie. No to pierwszy koncert odbył się 3 października, nie, 3 listopada 90 roku w Soku. I to tam chyba teraz jest Urząd Skarbowy. Była kawiarnia Nutka. Zagrał zespół Karcer. No tak, tam był pierwszy koncert. No, a później tak się jakoś złożyło, że Karcer zabraliśmy do PTT-u i jakoś powstała chyba inicjatywa, żeby razem z Frytą, z Alfredem, żeby zrobić koncert w PTT-u. No i o dziwo, pamiętam jak robiliśmy Apatię i Achimce w 90 roku, to liczyliśmy, że 70 osób to będzie za ciasno. A właśnie sobie przypomniałem też o gościu Oksywie Ślimak. Pamiętam, że to był też taki niesamowicie dobry duch, który w ogóle nagłaśniał nam wiele koncertów, w ogóle za Friko. I dzięki temu też nawet niektóre nagrania, które są zachowane z tych koncertów, to są jakieś no, naprawdę takie w miarę ciekawej jakości, jak na tego typu archiwalia nagrywane w tak trudnych w sumie warunkach w porównaniu z dzisiejszymi czasami. No tak, to są na przykład, bardzo dużo jest zarejestrowanych koncertów na wideo, około 20 kilku godzin i audio też. Niektóre audio są łapane z konsolety, niektóre z powietrza, ale jak tak słucham po latach, to mam wrażenie, że no, bardzo fajnie to tak czysto słychać w porównaniu na przykład do innych miast. To ja wrócę do tych 70 osób, o których wspomniałem. Pamiętam, jak robiliśmy w PTT-u ten koncert, to tak kalkulowaliśmy, 70 osób wystarczy, żeby nie było za ciasno. Przyszło 150 i się okazało, co tak mało ludzi. Możliwe, ale też gdzieś tam kiedyś było 500. Tak? 500 to było chyba na Underground po raz pierwszy, bałem się, że się zawali. Że po prostu było tyle ludzi na Underdegan. No po prostu było z 500 osób naprawdę. A akurat wtedy tak się chyba złożyło, że doszło do tragedii takiej w Gdańsku, że hala z Oliwii się spaliła. I tak mam wrażenie, że to chyba przez to jakby to zdarzenie mogło mieć wpływ, że PTT w ogóle przez to interes funkcjonować, bo tam nie można było robić później koncertów. No tak, ja tak, już nie pamiętam z jakichś powodów. Wiem, że tam jacyś też po latach się po prostu instalowali gangsterzy bodajże, którzy ten lokal przejęli i tam był bilard i coś w tym stylu. No chociaż tak naprawdę te historii tej późniejszej już tego lokalu nie kojarzę. Gangsterzy. To też taka subkultura jakaś. Kultura. To jest prawie 10 koncertów rocznie w istocie. Prawie ponad 10 koncertów rocznie, bo tam było ponad 40. Kilkadziesiąt koncertów. Wydaje mi się, że kiedyś rozmawialiśmy, to było ponad 40. To jest naprawdę wyczyn. Dziś pamiętam. Dla mnie jako dla człowieka, który był zdecydowanie za mały, żeby uczestniczyć w tych koncertach, bo urodziłem się w roku 86, więc przy pierwszym koncercie miałem lat 4, a przy ostatnim 8. Chociaż 4 lata później, jak miałem już lat 12, byłem na Kulcie pierwszy raz, takim dużym, na hali Osir, ale jakby reminiscencje tych koncertów odczuwałem długo. Ponieważ będąc jakoś wczesanym w ten klimat alternatywny, punkowy, punkowo-rockowy, a to za sprawą też mojego świętej pamięci wuja Bydla, który był dla mnie takim, już jako dla pewnie 6-latka, byłem dumny, że mam wujka punkowca, jakkolwiek niewiele rozumiałem z tego, o co chodzi. I już słuchałem sobie jakichś takich dziwnych rzeczy jak Kazika. Ale bardzo długo to się odbijało. To była taka piłeczka, którą cały czas gdzieś ktoś mi przekazywał,
może gdzieś od takiego 12-13 roku życia słyszałem o hasło PTTEK. I to była takie częste hasło, jeżeli chodzi o koncerty. I tak sobie myślę, to jest już prawie ćwierć wieku. Czyli to jest taki stygmat, widać, że taka kultura, którą później kontynuowaliśmy w różnych ekipach, jak miałem lat już tam 15, 16, 15, 14 nawet, uczestniczyłem już w tej scenie jako taki młody koleżka, który tam stuka na jakichś bębenkach, później gra sobie coś, to zawsze słyszało się o PTTEK-u i myśmy robili też koncerty. Nie wiem, zastanawiam się, czy to by było w ogóle możliwe, gdybyście nie zaczęli tego robić te ileś lat wcześniej. Bo mam wrażenie, że to był początek takiej historii. Czy zastanawia mnie jedna zasadnicza rzecz. Czy takie wcześniej niż Under the Gun były już kapele z zagranicy, prawda? Rockowe. O dziwo, pierwsza kapela przyjechała z Niemiec. W 1991 roku nazywali się Sumpf Papste, co podobno znaczy inkwizycja. Później grali Holendrzy, dwa zespoły, też w 1991 roku. To był Cadaver Beck i Moon Lizards. Ja pamiętam, że ci goście Sumpf Papste bardzo narzekali na smak piwa w PTTEK-u. No tak, pewnie tak. Ale tam chyba też nieźle chlali. Nie, ci to byli tacy grzeczni. Ci Holendrzy byli gorsi, trzeba było później w tym kibel nowy montować, bo... Kadawer. No, tak? Kadawer tak zniszczył. No tak, no nie, to by nie zniszczył. To była taka nowa jakość. Wojtek, może ja dokończę ten temat, takie zagraniczne zespoły, grały, dobrze? Później grał jeszcze UFD zespół z Niemiec w 1991 roku. Oni grali razem z Karcerem i z Dampem. A później chyba miał grać zespół Trotel z Węgier. W 1991 roku, ale on nie dojechał. To się zdarzyło chyba 2 czy 3 razy, że te zespoły nie przyjechały z jakichś tam przyczyn. Następnie grał zespół Lugaru, chyba jeden z lepszych ze Szwajcarii. To bliscy znajomi zespołu Deserter, 1992 rok. No dobrze, grał jeszcze zespoły z Finlandii na przykład, z Włoch. Ale tak z takich ciekawszych na poziomie takim pierwszoligowym, że tak powiem, to naprawdę chyba trzeba byłoby zaliczyć Citizen Fish. To wokalista z takiej kapeli punkowej Subhuman z początku lat 80. Później Under the Gun, tak? Wszyscy to znają, ten zespół był bardzo popularny w Polsce, może bardziej niż na Zachodzie. No nie wiem, Blind Moret jeszcze i IOS Free to taki koncert, że do tej pory wiele osób mówi, że to było najlepsze, najciekawsze wydarzenie, najlepszy koncert, jaki się tam odbył. Dobrze, słuchajcie, my już tutaj trochę gaworzymy. Ja tak proponuję, żeby już to trochę jakby przystopować i może byśmy coś obejrzeli. Ja przygotowałem kilka filmów. No nie wiem, amatorem jestem, więc jeżeli byłyby jakieś braki montażowe, to wybaczcie. Pewnych rzeczy się nie da poprawić, jak kamerzysta na przykład kręcił tak, że kamera lata, to nie? Niemniej jednak pomyślałem sobie, że tak może być, że niech będzie jak najbardziej, żeby to odzorowało autentyczność i charakter, jakby atmosferę tamtego czasu. Nie chciałem tego jakby ulepszać, żeby, nie wiem, gloryfikować czy coś. Po prostu to jest, że tak powiem, naturalne. Proponuję, żebyśmy na początku obejrzeli taki filmik, który będzie dotyczył roku 94, tego takiego jakby najważniejszego, takiej najmocniejszej jesieni, że właśnie na tym wideo usłyszycie zespół Psycho Storm, zespół z Anglii. Następnie będzie wideo zespołu Izrael. Później będzie wideo zespołu Under the Gun, Allianz, Blank Moret, Apatia i na zakończenie Miłość, czyli jazz. W takiej formie bardzo luźnej. Myślę, że chyba można już, nie wiem, ja proponuję, żeby to już obejrzeć, ewentualnie Paweł, co o tym sądzisz? Ja sądzę, że możemy obejrzeć, a jeszcze Wojtek chciał coś powiedzieć, zaraz powie. Kurde, jak ja mogłem tak zrobić, że nie wyłączyłem telefonu. Ale myślę, że jeszcze wrócimy i powiemy parę rzeczy. Warto po prostu jeszcze pogadać o tym, co zobaczymy, przybliżyć tę atmosferę, więc my się też przesiądziemy zaraz tam, na tą widownię
I może prosimy o odpalenie, o wideo. Jak to się kiedyś mówiło czasami. No. Oj, right. It's a single and words warning. Well, maybe. You never know, keep saying it, one day will be true. It's called Guess Alive, it is a jig. Should be fun. Jeszcze starsza piosenka, prawda? Ta piosenka powstała, kiedy modne były zadymy na ulicy z domowcami i innymi gościami. Chcieliśmy pozdrowić serdecznie wszystkich, którzy malowali te obrazki tutaj, ludzi ze szpitala psychiatrycznego. Te obrazki są naprawdę super. One świadczą o tym, że naprawdę ci ludzie bardzo dużo czują. Chyba więcej nawet niż my. Chciałem ich pozdrowić serdecznie. To są super ludzie. Mm-hmm.
Thank you.
sympatyczna, sowalska moda publiczności. Przyjechali do was chuje z Gdańska, starzy jazzmeni w okularach, z brodami, łysi, którzy przedstawią wam repertuar jazzowy, stricte trudny, niekomercyjny, szmata. Zajmę na początku utwór pod tytułem Śmierć Mahniejszego, poświęcony śmierci słynnego Jokina z XII wieku, który odrodził się w XXI wieku, nie miał 5 nóg i 8 kaloszy i miał zamiast oczu 2 morskie wątroby. Maharishi w wersji japońsko-serbo-chorwackiej, czyli Smert Maharishia. I zdaja, pokazał se Maharishi koło bycia prestidigitatora. U dodatku je premio takone savršeno. Iż to sad počnete bez filije piljudi. Da li već znate tko hoćete da budete? Mahesh je umro pozbavljen života v dupu kao mačak u čizmama. Nekoć se zagrvao na suncu, le, jad žabe, kelelelisti. Tako vam zaisto kažem, veoma nezdrava je psihedelija, a pijem, nažalost, ne vredi. Thank you.
wiem, to jest nasza jedyna broń. Mocniejsza od czołgów, mocniejsza od bomb. Ja kocham cię. Kocham cię, tak. Ja kocham cię. Kocham cię, miał. Kocham cię. Kocham cię. Pojedziemy przez chwilę gdzie indziej. Wszystkie nagrania były z konsole, czy też, tak jak Alojzy wspomniał, z... się wyjęzyczam jak ty, mam teraz ty mański tam. Z... amatorsko kręcone, ale w porządku. Jest to pełna... dokumentacja. Nie pełna, ale dokumentacja, bardzo ważne. Przez lata w ukryciu nie widziały te filmy, bo mnie za dużo oczu nie widziało tych filmów, co? Włączony. Tak jakoś się złożyło, że Wojtek jak wyjechał z Suwałk, to zostawił mi to wszystko i zapomniał o tym, a ja odnalazłem i sobie wziąłem odświeżyłem. Ja bym chciał jeszcze wrócić do paru rzeczy. Przede wszystkim przez jakiś czas prowadziliście w Radiu 5 audycję, która nazywała się Noc Długich Noc, to tutaj było na końcu. I to jest ciekawy epizod. Jak byście się tam w ogóle znaleźli? Gdzie nadawaliście, z jakiejś piwnicy czy skąd? Bo to kiedyś przy tych początkach radia to było... Chyba z wieżowca. No, być może 14 wieżowiec na pewno. A wiem, tam są wieżowce. Jakieś tam odbyliśmy mniej lub bardziej trudne rozmowy najpierw i udowadnialiśmy tam ekipie, że mamy nagrania, które będą chętnie słuchane. No i oni się tam jakoś zgodzili, później nawet polubili współpracę z nami. Było ileś tam takich audycji, zresztą też nie pamiętam ile. Które mamy zarchiwizowane. Też tego się śmiesznie dość słucha po latach, bo jakoś miałem okazję, czy dwa lata temu brat prezentował. Robiliśmy tam jakieś konkursy, czy nawet promowaliśmy też koncerty. Więc to pewnie były też takie ślady takiego bardziej współczesnego działania za pomocą już mediów. Na pewno miało to wpływ na frekwencję na naszych koncertach, o ile pamiętam. Te audycje i zabawne były jakieś sytuacje też z konkursami, bo tam ludzie, pamiętam, że wydzwaniali, nawet jakieś encyklopedie w ogóle otwierali i szukali odpowiedzi na niektóre pytania. A skąd pomysł na taki tytuł? Bo to jest tytuł hardkorowy. Ja przyznam, że słuchałem kilka audycji na SoundCloudzie zamieszczonych. Ale no tytuł to mnie rozwala po prostu, z długich noży. Jest taki dosyć kontrowersyjny, myślę. No na pewno skądś został zaczerpnięty. Może nawet był przypadkowo gdzieś wylosowany z kilku słów z pudełka, bo wiem, że się takie rzeczy kiedyś bawiłem. Tutaj mamy taki przykład gazetki, gdzieś tam dostałem takiego... gazetki koncertowej Mikrozina. To też się kręciło jakby, były jakieś ziny, byli ludzie, którzy to jakoś robili. To jest bardzo prosta konstrukcja, bo to są rzeczy pisane maszynowo plus obrazki, one były sklejane na kartce jako matryce, a później kserowane. Tu widzę nawet w kolorze. Piękne. Nie wiem, jak ten kolor był zrobiony, ale to jest ciekawe, czy to było dystrybuowane przed koncertami jako reklama, czy później? Do biletu był gratis?
rozdawaliśmy to do bilety jako taki dodatek informacji o zespołach. Jeszcze póki nie było audycji w radiu, to myślę, że ludzie, którzy przychodzili na koncert, to mogli poczytać teksty tego zespołu, informacje, co to jest za zespół. Takie myślę, że to raczej taką formą jakby już promocji. No, w tamtych czasach było też trochę inaczej, bo znaczna część osób, która przychodziła na taki koncert, to dopiero poznawała taki repertuar czy taki zespół. W tej chwili się chyba dość dużo zmieniło. Ludzie często znają wykonawców, na których przychodzą, albo mogą bardzo się szybko przygotować też dobrze do takiego koncertu. Na pewno chwała wszystkim, którzy też próbują w tej chwili, w dzisiejszych czasach, jakieś rzeczy mniej znane, mniej oklepane, coś tam wnoszące, no nie wiem, taki rynek koncertowy robić, co wydaje mi się jest jeszcze dużo bardziej trudne niż kiedyś, bo kiedyś się po prostu mniej działo. Było kilka programów w telewizji, kilka programów w radio. Taki koncert na pewno był też duża atrakcja. Nie tylko w takim mieście jak Suwałki, ale myślę, że w tamtych czasach nawet w Warszawie koncerty też były niesamowitą atrakcją, takie alternatywne. Też taka bardzo istotna dla mnie rzecz, bo przyjeżdżały te zespoły i musiały gdzieś spać. Gdzie nocowaliście te bandy wszystkie? Może nie wszystkie, ale część. Czy to jest jedna rzecz. Jedna rzecz to jest nocowanie. A druga rzecz, booking tych koncertów, umawianie ich, to no nie wiem, czy to się działo telefonicznie, czy na przykład rajdery techniczne, bo czasami to też jest w jakimś sensie skomplikowane, czy to chodziło pocztą, jak to się odbywało, jeżeli chodzi o takie techniczne kwestie umawiania, domawiania szczegółów? Większość rzeczy była ustalana telefonicznie, o ile pamiętam, bo chyba poczta to było coś, co jednak zbyt wolno działało, aczkolwiek pamiętam, że pierwszy koncert, jak organizowaliśmy, to karcer do pewnego momentu chyba był w ogóle omawiany za pomocą jakichś pocztówek czy listów, które między sobą wysyłaliśmy i oni w ogóle byli bardzo coś tacy chętni do współdziałania. Jakie tam jeszcze aspekty bookingu? Ogólnie, jeżeli chodzi o booking, bo to jest zawsze dużo szczegółów. Nie wiem, czy to... No tak, te rajdery to też nie przypominam sobie, że ktoś w jakiś taki super profesjonalny, w profesjonalnej formie to dostarczał, gdzieś to się po drodze okazywało, co było potrzebne do nagłośnienia danego zespołu. Aczkolwiek też dużo tych grup to były dość standardowe jakby kwestie. Składy były dość często podobne, czasami chodziło o jakieś dodatkowe mikrofony. Nie były to też chyba jeszcze takie czasy, że my współpracowaliśmy z takimi zespołami, które używały, nie wiem, jakiejś elektroniki, co zaraz jakby pewnie po nie wiem, tej fazie, w której my działaliśmy, to bardzo mocno do Polski weszła taka muzyka. Najpierw pewnie w wersji takiej bardziej DJ-skiej, ale później coraz częściej w wersjach live-aktowych itp. Później też była jakaś taka forma, nie wiem, no, łatwiej było też pewnie często jakimś tam miejscom zorganizować występ jakiejś jednej osoby niż zespołu, bo zespoły to są pewne budżety, oni się muszą dzielić pieniędzmi. Z tym, że no, z takich moich doświadczeń to ja nie wiem, czy przypominam sobie jakieś takie bardzo trudne sytuacje, jeśli chodzi o ustalanie tych szczegółów. O ile pamiętam, to Acid Drinkers, oni mogli mieć trochę jakieś większe wymagania, że mogły być z nimi jakieś kłopoty, ale też to jakoś w miarę gładko poszło. Jakby ta suwalska scena, suwalska ekipa była dość dobrze przygotowana na różne okoliczności i jakoś sobie tam z tym radziliśmy. A te noclegi? Noclegi to już to też była z reguły improwizacja. Niektóre zespoły po prostu stawiały jako warunek nocleg w hotelu. Między innymi ojciec naszego kolegi, Marka Sztukowskiego, pomógł wielokrotnie przy tym. Ale też to były chyba noclegi czasami u kogoś w mieszkaniu, czasami u nas w mieszkaniu nawet,
są nietolerancji naszych rodziców, to była duża. Niektóre zespoły również z tego co pamiętam, to nie spały w pubie. A tak, pewnie się też tak zdarzało. Albo podpalone. Zresztą to też zależało. Tak, pod koniec, żeby się już pod tego robiło. No niektórzy tylko też lubili pohulać trochę. After party zawsze prawie zdawało. A ty to prymbiałeś, co? No właśnie ja tutaj tak patrzę na taki napis pijani nie wejdą, bo jakoś tam się wiem, że trzymaliśmy takiej zasady, ale też nie wiem, czy właśnie na takich koncertach to się nie stawiałem jakichś swoich pierwszych kroków takich konkretnych, jeśli chodzi o pijaństwo. Nie na after party. Może Wojtek wspomni o tym, o Krzyśku Lachu, że to dzięki niemu miałeś dobre kontakty, łatwiej było ściągać te typowe, te pele typu Citizen Fishing. No tak, ten Krzysiek Lach, on na pewno nam udostępnił sporo właśnie tych zagranicznych wykonawców. Też tak w sumie mogliście, pamiętam, który dokładnie, ale Citizen Fish chyba to on, nie? To pamiętam, że było takie dość duże wydarzenie, że oni akurat mogli do nas przyjechać. A też nie byliśmy wcale w takim łatwym położeniu, bo jednak odległości to był duży problem. Teraz pewnie też jest w ogóle dużo łatwiej dojechać się nawet do Białegostoku czy Suwo, to jest samochodem już w tamtych czasach. Niektóre zespoły się spóźniały do nas na koncerty. Nie wiem, no nie, tak to sobie tam wyglądało kiedyś. No łatwo nie było na pewno. Albo gdzieś się dało coś tam zrobić. To jest pamiątka. Może Wojtek warto wspomnieć również, że w PTT zespoły nagrały swoje demo, które tutaj wydało oficjalnie. Od jutra i swoje filtra, tak? Pamiętam, że właśnie Ślimak ich nagłośnił. I po latach jak słucham, to mam wrażenie, że na tamte czasy to przyjeżdżały zespoły, żeby nagrać podetekty studyjny materiał. No tak, to dziwne, ale tak, najwyraźniej to brzmiało dobrze. Oni mieli możliwości właśnie, żeby zrobić to w takim innym studio, a wybrali właśnie to miejsce. Nagrywaliśmy niektóre koncerty i dawaliśmy im po prostu nagranie z koncertu i oni byli pod wrażeniem, że to naprawdę dobrze spychać. To taka ciekawostka, jeśli chodzi o aspekt poza jakby suwalski, że dwa zespoły nagrały demo. A to szło na taśmę? Tak, to było wydane jakoś w formie kaset, bo wtedy to był chyba taki najpopularniejszy nośnik. Nie wiem, czy to jakoś tam, nie wiem, posiadamy ja czy Andrzej. Ja posiadam. Od jutra to w ogóle wydało Kukuryku, to taka niezależna wytwórnia. Można powiedzieć, że na tamten czas tak najprężniej działający. Czyli no, tak jakby u dobrego wydawcy został wydany ten materiał. Ciekawe. Wiem, że jest bardzo fajny materiał audio z Desertera. To jest też ciekawe, czy to się nadaje, żeby z tym coś zrobić dalej. Tak ogólnie powiem wam szczerze, że ten Deserter jest z 92 roku z MDK-u jest takiej jakości, że można byłoby fajny bootleg wydać. I nie wiem, pewnie by się dobrze sprzedało, bo moim zdaniem naprawdę fajnie bardzo brzmi, tak surowo, ale dobrze wszystko słychać. Nie wiem, tutaj tak a propos tego filmu, który obejrzeliśmy, to był tylko rok 94. Zdecydowałem się tak, żeby na początku jakby zaprezentować taki krótki fragment, żeby was nie zanudzić tytułem wstępu. Nie wiem, jakbyście byli zainteresowani, to mam jeszcze dwa inne, ale nie wiem, kto to wytrzyma. Łatwo nie jest. Miałem jakoś... Są w internecie rzeczy, Andrzej ma taki kanał cały. Miałem taką jakąś myśl przez ten cały czas jeszcze. Ściągaliśmy później z Sumę po tych 20 prawie latach, no może troszeczkę mniej. Ściągaliśmy z Sumem kapelę, no dublowaliśmy rzeczy. Na przykład zrobiliśmy koncert, na którym taką kopię, gdzie grał Drach,
i Armia, czyli taki sam zestaw, jak grał tam 20 lat wcześniej. Tak, bo po 20 latach dokładnie zrobiliśmy taki koncert. Drak się fajnie zreaktywował i teraz działa. To też jest fajne. Ale co jest ciekawe, no bo spotykamy się z tymi ludźmi i za każdym razem ich pytamy. Słuchajcie, no wspominacie ten czas, to granie w Suwałkach? No i tak, wspominają. Ja miałem wielokrotnie okazję rozmawiać z Tymonem i kiedyś Tymon mi opowiedział jakąś ciekawą dykteryjkę, że jak przyjechali, przerazili się, że przyjeżdżają, a tutaj punkowcy po prostu, nie? I myślę sobie, o, ale trafiliśmy, jazz dla punkowców. I Tymon opowiedział, że tam coś przeraźliwie wulgarnego zaśpiewam na samym początku tego koncertu. Gdzieś tam przy początku. Po czym Możdżer mówi do niego po koncercie, już Tymon nie robi więcej takich rzeczy, ja byłem gdzieś u komunii. I to są takie gagi jakby trochę, ale zastanawiam się, czy są jakieś takie naprawdę zabawne rzeczy, które się wam przydarzyły, które naprawdę możecie wspominać z tamtych czasów. A propos Tymona, to pamiętam, że on też wspominał, jak go spotkałem jakiś tam czas po koncercie u nas, że zapamiętał do końca życia, że właśnie po koncercie w Suwałkach rozstał się z dziewczyną czy żoną. Wczesną jakby jego. To jest taki fakt. Pamiętam. Jesteś jeszcze takiego naprawdę zgagowanego? No, jest taka śmieszna też pamiątka z tamtych czasów. Holendrzy, którzy do nas jechali na koncert Modliza z Cadaver Dog, widzieli po prostu dużo napisów na polskich murach, ale najczęstszym był taki napis złożony z trzech liter. I akurat tak się składało, że to jest jakiś element bardzo popularnego powitania w Holandii. Huida, znaczy cześć. Więc oni żartowali, że po prostu podoba im się, że taki władze tam witają. Co tam jeszcze pamiętam, chociaż ja tak teraz improwizuję, bo jestem do końca przygotowany do takiego pytania. Ale pamiętam, że jak chyba pierwszy koncert organizowaliśmy i nie zawsze było wcale tak bezpiecznie na tych koncertach, bo wtedy takie postawy też, nie wiem, jakieś takie bardziej narodowe były popularne poza pokojowymi i te środowiska się czasami ścierały na koncertach. To też podczas koncertu Karcera była jakaś szarpanina, którą właściwie też jakimś cudem chyba się udało rozładować, ale był taki akustyk dziadek z Sejm, który nie wiem, czy zaspał za konsoletą, bo się wcale też nie dziwię. Nie wiem, czy to dla niego nie była też zbyt szokująca muzyka, aczkolwiek on był bardzo tolerancyjnym facetem. Ale pamiętam, że w reakcji jakiejś takiej, jak się ocknął z tej konsolety, to krzyknął, gdzie jest piłka? Tak. To jest w ogóle nagrane. Jak ktoś znajdzie mój kanał na YouTubie, to odnajdzie to nagranie. Słychać dziadka o świętej pamięci, już nie żyje. A to w ogóle to ja tę historię dokładnie pamiętam, bo to twój wujek przyjechał taki foka z Augustowa i powiedział, że Karcer gra dla punków. To Jacek pomyślał, że no obraża, że myśli, że my jesteśmy skinheadzi czy coś i dlatego przyłożył. Zasłużył, bo to był naprawdę, za przeproszeniem, debil. Ale kto to był? Bo nie usłyszałem. Ja mam taką, ja myślę, że nie muszę wcale dużo gadać i pytać. Myślę, że może wy macie jakieś pytania. To też by było fajne. Ja bym puścił mikrofon. Chciałbym, żeby ewentualne pytania padały przez mikrofon i żeby odpowiedzi na nie też padały przez mikrofon, ponieważ dla potomności to, co jest tu mówione, jest nagrywane w wersji audio i fajnie by było, żeby dołączyło to do tego archiwum całego i może to wykorzystamy fajnie jakoś. Więc jeżeli są
pytania, a wiem, że są tu ludzie, którzy mają pewnie o co zapytać, czy coś do wspomnienia, bo jak na początku wspomnieliśmy, wielu z was mogłoby równie dobrze tutaj siedzieć, bardziej niż ja na przykład, ale no, więc jakby ten mikrofon ja chciałbym udostępnić, jeżeli są jakieś takie pytania, tylko chciałbym, żeby ktoś zakomunikował, że je ma. Brawo! Ja na ciebie mikrofon, on musi tam powędrować. A może go zaprosić nawet? A możesz tam się pojawić, da, masz Boguś. Dobry wieczór. Znaczy ja nie mam pytań, chciałem tylko powiedzieć o takich dwóch, w zasadzie trzech rzeczach. Ja na tych koncertach to teraz nie pamiętam, czego bywałem, chyba z różnych względów. Myśmy z 90 rok, 91, zaczęliśmy grać z Nightcamem w Petoteko, mieliśmy próbę. I to było tak, kojarzę sobie też chyba pierwszy koncert był Nightcam w Petoteku. Było tak, że albo myśmy grali, albo były właśnie koncerty robione przez Wojtka. Nie Wojtka, tak mi się wtedy kojarzy. Też wydaje mi się, że chodziłem na te koncerty razem ze Ślimakiem. On grał na basie wtedy. I też nie wiem, czy pomagałem, może nie pomagałem, nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam też takie historie, że zawsze na zapleczu było dużo ludzi i zawsze było robione jedzenie w garach. I przeważnie to było wegetariańskie. Zwroty kosztów czy jedzenie, oni tak chętnie też przyjeżdżali, ale te kapele typu, nie wiem, Armia, Izrael, to one miały menadżerów i to były takie stawki, które my musieliśmy mieć właściwie full w klubie, albo tak jak w przypadku tego Under the Gun, jakiś taki podwójny full. Czy nawet potrójny tam był, nie wiem już. I to wtedy dopiero gdzieś tam się kalkulowało, zwracało. Że właściwie chyba jedynym tak naprawdę koncertem, do którego trzeba było dołożyć pieniądze, to była Miłość. Ale akurat, no tak jak to z Miłością bywa zresztą. W sumie zwykle się dokłada. Ale to też bardzo miło wspominam. To był trochę inny koncert. Miałem nadzieję, że tego typu wydarzeń będzie można robić więcej, ale jak widać najbardziej atrakcyjną formą jednak spotykania się w grupie były takie raczej ciasne koncerty, gdzie komfort polegał właśnie na braku komfortu, na jakimś skakaniu, ścisku, kontakcie bezpośrednim bardzo. To się było pocie dalej. Jakieś pytanka? Coś ktoś? Przypominacie sytuację taką... Jeżeli chodzi... Witam wszystkich. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, może przypominacie taką sytuację z Acid Drinkers. Przed samym koncertem, jak tylko Acid Drinkers przyjechało do Suwałk, weszli do pubu i pierwszą rzeczą, którą zrobili, to nie było przywitanie się, tylko kurwa, gdzie jest kasa? No tak, to był szok. Pamiętam, że to był taki pierwszy zespół, który miał inne podejście. I tam być może nawet było tak, że wisiała na włosku jakaś taka w ogóle trudniejsza sytuacja. Bo przecież wiem, żebyśmy się jakoś tam nie dali do końca. A może by to jakoś nawet, nie wiem, taką draką się skończyło, bo mogliśmy też ich potraktować jakoś dość podobnie. Ale tam chodziło też o jakieś niedomówienia po prostu przed koncertem, jak pamiętam. I wiem, że jeszcze takim problemem z nimi było to, że jak przyjechali, to się okazało, że chyba najwięcej pieniędzy ma otrzymać kierowca, o którym w ogóle wcześniej nie słyszeliśmy nic. No ale koncert był naprawdę wyśmienity. Tam jeszcze przypominam sobie jedną sytuację, że były dwa pytania, gdzie jest kasa i gdzie jest wódka. Możliwe. Z tego co pamiętam, to później oni poszli do Patryka na zastawie i tam podobno, chyba Sajgon by coś mógł powiedzieć, tam chyba się wylewało mocno. No. Ja to zapamiętałem, jeśli Drinkers, jak u mnie w domu jedli obiad, mama zrobiła im to nie wegetarianie, tylko kotlety zjedli. To jest strasznie zadowoleni byli. Na przykład właśnie przypominam sobie, że ktoś schodzi do pokoju domu i mówi, masz kis? Ja myślę, mówi, nie mam.
mam premusa. O, dobra, dawaj premus. Tutaj jeszcze ja muszę jedną rzecz powiedzieć a propos spędzania jakby czasu przed koncertami, podczas i po koncertach, że trzeba przyznać, że Doniewicza 48, mieszkania 43 chyba, było centrum kulturalno-muzyczne wielu osób w Suwałkach. I mieszkanie, w którym mieszkaliście, to było po prostu tak, miejsce wielu spotkań i miejsce takich... Przechodniak. No, przechodniak. No było, bo tam nieźle, na pewno pamiętam, że nie miałem tam możliwości umawiać się z koleżankami jak sam na sam. Znaczy nie było to możliwe, chyba że jakoś szybko trzeba było takie spotkanie jakoś skończyć. Czy jeszcze wracając do organizacji tych wszystkich rzeczy i tej grupy całej, to byliśmy naprawdę taką ekipą, która chciała robić coś totalnie bezinteresowne i po prostu to było super spędzanie wolnego czasu. Niewolnego też. Ale byliśmy tak zwarci i spięci, że jedno powiedzenie przeszło też do historii, gdzie czekaliśmy chyba na kogoś, pamiętam chyba na Pachoła, który nie przyszedł, tak mi się wydaje, że to był Pachoł i się spóźnił, trzeba było znieść sprzęt. W pewnym momencie Sztuczek powiedział, no z takimi hardkorowcami to daleko nie zajedziemy. Przeszło to do pisania. Tak, Arek, przypomniało, pamiętasz jak załatwiłeś scenę z tego, z Ogrodniczej? Później na tej scenie grały wszystkie zespoły. W ogóle to były jaja, że na przykład nigdzie nie można było żadnej sceny, nie wiem, w jakimś domu kultury załatwić czy coś. Pamiętasz jak nosiliśmy takie ciężkie, takie wytrzymałe. Myśmy mieli podobną sytuację z Sumem na Sejneńskiej. Jak zrobiliśmy pierwszego Suma, to postanowiliśmy, że powinniśmy mieć scenę. Scena to jest coś ważnego, może to był drugi Sum. Zwróciliśmy się do fabryki mebli i targaliśmy takie ciężkie też właśnie podesty, z których siedzieliśmy tam, potem w ogóle Marcin jakąś wyżynarkę załatwił i opiłowaliśmy scenę. Tak, trzeba było to zrobić samemu, totalnie samemu. To jest to i dziwi mnie, wiecie, że jest tego coraz mniej w ludziach, takiej chęci, że oczekuje się, zawsze jest dobrze, kiedy ktoś coś zrobi. Chciałbym, żeby tu było więcej bardzo młodych ludzi, ale dobrze, że są jakkolwiek, bardzo ważne. Przepraszam, ja mówiłem takich bardzo, przepraszam cię. Chciałbym. No dobra, no się skompromitowałem w tym momencie. Ale tak, to są takie historie. Nie wiem skąd to się. Kurczę, jakby to ująć. Chciałbym po prostu zobaczyć i mam nadzieję, że to się wkrótce gdzieś tam pokaże. Że to jeszcze wykwitnie. Żeby bardzo młodzi ludzie, jeszcze tam gdzieś 16-17 lat, pakowali graty, nie wiem, szukali jakichś miejsc, robili sobie plakaty, wymieniali się informacjami, robili gazetki na ksero. Boże, przecież to wszystko jest teraz po prostu na wyciągnięcie ręki. Ksero kosztuje 5 groszy. Ale kiedyś tego nie było. Nie było, no właśnie o to chodzi, że jest większa... komputerów, musieliśmy to wszystko zrobić sami. Zwiększa dostępność wszystkiego, nie wiem. Nie wiem, co, coś chyba ludzie robią jednak w dzisiejszych czasach. No starają się też. Jest, nie wiem, przecież na samym YouTube to jest mnóstwo zespołów, wykonawców. Zresztą nie, może się źle nie orientuję też tak do końca. No ale na pewno zaangażowanie w takie sprawy to jest podstawa, żeby w ogóle coś wyszło, szczególnie jak nie jest to jakieś tam proste do wykonania. Ale ty właśnie pewnie wiesz lepiej, jak jest teraz z tym wszystkim. Scena została, zresztą po waszym tamtym imprezach, została schowana do takiego magazynu, włącznie ze stolikami rozebranymi. I na początku, jak wszedłem do tego klubu, to nie bardzo chcieli mi tego wydać. I dopiero za którymś razem
dyrektor PTTK-u mówi, no zobacz, tam coś stoi. A ja już próbowałem, już zamówiłem sobie stoliki do zrobienia i też między innymi sceny. No patrzę, wszystko jest, kurczę. I wykorzystałem, dziękuję wam, i scenę, i stoliki do końca też działalności, bo w sumie po was do maja następnego roku jeszcze koncerty przecież były. No tak, były. Pamiętam, że był koncert WW, który też był moim dużym marzeniem. A to właśnie jakby za twojej kadencji tam się odbyło. To wielkie wydarzenie, pamiętam, super. Pamiętam też, że te podesty to było stamtąd jakoś bardzo trudno wynieść. Wiem, że to w końcu trzeba było wynieść. To był jakiś taki problem. Wtedy już takiego dużego zaangażowania nie było. No, ale ostatnio gasi światło. Jest środek tygodnia. Środa dzisiaj? Nie wiem, gdzie ja jestem. Zawsze możemy iść gdzieś wszyscy. Nie, no bez tego. Bez takich. Nikt nie. Każdy płaci za siebie. To jest najlepsza zawsze ta. Najlepsza historia. Mi się kończą pomysły, bo widzicie, to jest taka historia, że. Taka jest historia, że do tej rozmowy chyba nikt z nas się nie przygotowywał jakoś specjalnie, ponieważ jest to bardzo żywy temat, to są bardzo żywe rzeczy, które żyją w ludziach. We mnie bardzo mocno żyje widmo tego, czego nie miałem okazji jakby zaznać, jeżeli chodzi o koncerty w tych latach 90-94 i nawet jeszcze sporo czasu później. Ale taką konkluzję mam, że to jakoś może żyć w ludziach jeszcze, w jakichś kolejnych pokoleniach. Nie wiem, czy w tych ludziach, którzy są teraz bardzo młodzi, mają swój czas wnikania w sztukę, w kulturę. Może robią to na YouTubach rzeczywiście. Ale nie wiem, kurczę to. Teraz pewnie rap jest też czymś dla młodych ludzi podobnym jak wtedy właśnie punk rock, czy te formy takie alternatywne. Tak mi się wydaje, znaczy tak trochę sobie myślę, bo na co dzień po prostu mam do czynienia z rapem i trochę obserwuję takich młodych ludzi, jak są też zaangażowani w to wszystko. No to widzę po prostu dużo podobieństw. Być może byśmy też nie wiem, dzisiaj zrobili to pod jakimś hasłem, z jakim właśnie, że tutaj będzie rap, czy pokażemy rap z lat 90. To może by było trochę też takich młodszych osób, ale nie wiem, czy coś skumamy w sumie. Chociaż to są bardzo kumaci ludzie często, ci od rapu. Wbrew takim czasami powszechnym opiniom. Ja mam takie pytanie jeszcze. Znaczy, może nie pytanie. Myślę sobie, że nie wiem, czy to kwestia końca, bo wszystko trwa. Życie jeszcze się będzie długo toczyć nam wszystkim. Wszyscy dożyjemy 80 i w dobrym zdrowiu, nie w chorobie. Mam jeszcze do zaproponowania filmy, których jak już wspomniano było ze 30 godzin. Nie wiem ile tam jest tego, ale to może Andrzej się wypowie o filmach. I ja bym chciał jeszcze bardzo mocno podziękować za przyjazd w ogóle, bo Wojtek nie był tutaj 10 lat, ponad 10 lat. Ja miałem pierwszy raz okazję zobaczyć człowieka na oczy, chociaż dużo o nim słyszałem. Dobrze, że się dzisiaj ogolił. Okay? Dobrze, że się dzisiaj ogolił, dużo młodziej wygląda. Ale tak o 10 z rana to było tak 10 lat więcej. Golił się poza domem, chłopak. No i chciałbym bardzo podziękować. Wojtek Żdanuk, Andrzej Żdanuk z Van Aloysem. Dziękujemy. Ja jeszcze może tylko powiem, co jeszcze tutaj przywiozłem ze sobą. Przywiozłem jeszcze jeden taki filmik, który trwa raptem 27 minut. Jak ktoś jest zainteresowany, to można go wyświetlić. Zauważyłem, że to jest bardzo dobra jakość dźwięku. Jak słuchałem tego na komputerze albo na przykład na swoim sam systemie, to tutaj no, brzmi to rewelacyjnie.
Nie wiem, to powiem w ogóle, jakie są filmy, wybierzcie, które chcecie obejrzeć. Pierwszy to jest przelot przez wszystkie koncerty, plakaty, do tego będę, powiem, jakie zespoły grają. Apatia, Deserter, Israel, Saika, Storm. To jest jeden film, 27 minut, a drugi film to jest 91 rok. Dwa koncerty, jeden to koncert zespołu Sumf Papste z Niemiec i Encroach z Ełku. I to jest jeden koncert, który trwa około 30 minut na tym filmie. I drugi koncert Carcer UFD Dam. Tam to jest takie bardziej archiwalne, 91 rok i to jest wideo. Więc ja ewentualnie możemy te filmy puścić, tylko których mało wybrać. Proponuję ten krótszy. Pierwszy, Deserter. No dobra, w takim razie poleci ten krótszy. Tak jak było przygotowane, tak Kamil, ten drugi możesz już chyba odpalić. Tak, myślę, że kto chce sobie bardzo obejrzeć, to niech sobie obejrzy, a kto nie, to możemy wyjść też sobie poszprechać. Szprachaten, polnisz szprachatnić jakoś tam. Pijemy i spalamy. No, na, tam w tym patio, popatrzeć na zdjęcia. Albo idziemy jeszcze gdzieś dalej. Dzięki. Thank you.
Słuchajcie, powiedzcie mi parę słów o tym, co słychać na sali w ogóle. Czy jest sensem, czy bez sensu? Czy się dzieje krzywda, czy dobroć? A Kangur, jak to będzie piszczało jeszcze troszkę? Prawdy. Halo, 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 ho, o, lepiej, lepiej, jeszcze oczko w górę, jeszcze głośniej oczko, o, o, o. A teraz wszystko dla was. Narkotyki, damy wam spróbować. Mamy też frustrację, żeby łatwiej was przekonać. Dostaniecie tylko tyle, żebyście wciąż potrzebowali. Potem wprowadzimy zakazy i ustawy. I już was mamy, i już was mamy! Damy dla was kurkę, dla radości i problemy. Nauczymy was jak pić, byście kupowali mimo ceny. Mamy ciepłe posady, byście dla nas pracowali. Damy wam pieniądze i już jesteście z nami. Damy dla was politykę, byście mogli wykluczować. Potem wszystkich was kłócimy, by was łatwiej kontrolować. Damy dla was telewizję, mamy radio i przeboje. Łatwiej było was podzielić, by was łatwiej było zbroić. Mamy dla was niepytalność i wszelkie wygody. Tylko przyjdźcie do nas i po korze schylcie głowy. No
Mamy dla was wszystko. Mamy dla was również wolność. Masz wolność, więc płać. O. Demokracja, więc nie ma litości. Na nic jest twój wkład. Takie są reguły tej gry. Masz wolność, więc spać. Masz wolność, więc płać. Zmieniło się, niech się marzenie. Ciesz się i nic nie gadaj. To warunki, żeby łażą oczy. Nie masz czasu, to spadaj. Jest demokracja, więc nie ma litości. Na nic jest twój wkład. Takie są reguły tej gry. Masz wolność, więc płać. Masz wolność, więc płać. Właśnie będzie następny numer, a Robert wam opowie w skrócie, o co chodzi. Chodzi w skrócie o to, że niektórzy... Słuchajcie, skoro nie jesteśmy w stanie... Teraz mówię o tych, którzy są być policjantami ludzkich dusz, chociaż dobrze wiedzą, że to jest niemożliwe, ponieważ każdy odpowiada o swoich duszach. Thank you.
Single and words of warning, well maybe, you never know, keep saying it, one day will be true. It's called Guess a Life, it is a jig, should be fun. I'm a dragon, the stock goes on. What's the name?